Cześć, dawno nie było tutaj tematu ekstraklasowego, więc czas dzisiaj zająć się naszą polską ligą. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zwrócić uwagę na pewien temat, który. No bardzo często pojawia się w różnych dyskusjach wśród byłych piłkarzy, wśród ekspertów i tak dalej, i tak dalej, to znaczy obcokrajowcy w kontekście ekstraklasy. W tym odcinku chciałbym zwrócić uwagę konkretnie na jedną nację, to znaczy na Hiszpanów, bo często jest tak, że kiedy mówimy o stranierach, to wrzucamy wszystkich do jednego wora, że mówimy, że ktoś komuś zabiera pracę, że nie powinno się ściągać tak wielu cudzoziemców, że powinno się stawiać na młodych Polaków, jesteśmy zalewani setkami tego typu truizmów, banałów i tak dalej, Często nie ma to żadnego poparcia w faktach. Ja chcę zwrócić uwagę konkretnie na rynek iberyjski i szczególną uwagę poświęcić właśnie Hiszpanii, aczkolwiek Portugalia do tego, do tego tematu też troszkę pasuje, chociaż ciut mniej, zaraz wytłumaczę dlaczego. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego ekstraklasy, kiedy ważyły się losy wielu drużyn, kiedy wiele drużyn już nawet nie tyle w kontekście walki o grupę mistrzowską bądź spadkową, po prostu walczyło o mocniejszą pozycję w Ekstraklasie, <laughs> 9 bramek zdobyli Hiszpanie. I sytuacja wygląda tak. To nie są bramki byle jakie, to po pierwsze. Mamy piękne trafienia Javiego Hernandeza z Lechią Gdańsk z rzutu wolnego, piękną bramkę Joana Romana z Miedzi Legnica, prawdziwy popis, tak jak pisałem na Twitterze, Carlitosa w meczu z Pogonią. Akurat komentowałem to spotkanie i przyglądałem się każdej akcji z naprawdę dużą uwagą i Carlitos to jest piłkarz który kiedy jest w formie, kiedy jest przygotowany fizycznie, przerasta tę naszą ligę totalnie. To jest w ogóle inna jakość, to jest człowiek z kosmosu. Jak na te warunki. To jest taki człowiek po prostu jako DJ, jak Maor Melikson. Mniej więcej coś w tym stylu. To znaczy, jeżeli masz Karlitosa w formie, jeżeli do tego otoczysz go kreatywnymi zawodnikami, jak Hamalainen, jak Sebastian Szymański, jak Juri Medeirosz, no to masz oprócz tego gwarancję po prostu stylu i to pokazuje Legia za kadencję Aleksandra Wukowicza i myślę, że w meczu z Pogonią to było wyraźne bardzo. Oprócz tych goli, o których mówiłem, mieliśmy trafienia decydujące. Ja sobie tutaj sprawdzam, żeby niczego nie pomylić. I Maza zawodnika Jagielloni Białystok w meczu z Lechem Poznań. Mieliśmy trafienie Jimenez'a, bardzo ważne dla Górnik'a Zabrze. No i przede wszystkim te bramki Ayrama Cabrery. Jeśli spojrzymy sobie na klasyfikację strzelców Ekstraklasy, na pięć pierwszych nazwisk, czterech piłka czterej piłkarzy to są obcokrajowcy. Ich przedziela jedynie Marcin Robak, no w zasadzie sami Hiszpanie, no i Flavio Paixão, też powiedzmy z rynku iberyjskiego. Moim zdaniem to jest rynek zdecydowanie warty zgłębienia, ponieważ tam można znaleźć tak proporcjonalnie najlepszy stosunek. Jakości do ceny, to znaczy ci zawodnicy są względnie tani. Mówimy oczywiście o, o rynku Segunda B, czyli mamy Primera Division, Segunda i Segunda B, gdzie są cztery grupy i gdzie gra po prostu multum piłkarzy, którzy Często nie występują w największych klubach, bo co innego, kiedy zawodnik gra na przykład w rezerwach Barcelony, aczkolwiek stamtąd też, co pokazuje Mieć Legnica, pośrednio da się zawodników wyciągnąć. Da się wyciągnąć zawodników z rezerw Celty, Vide, Borja, Fernandez także właśnie z Miedzi Legnica. No i Carlitos przecież grywał także w rezerwach Villarealu. Co ciekawe, u Paco Lopeza, czyli u aktualnego trenera Levante, A tak swoją drogą, gdybyśmy sobie prześledzili, z jakimi ludźmi pracowali piłkarze, czy z jakimi zawodnikami grali zawodnicy, którzy dzisiaj występują w Ekstraklasie, jeśli chodzi o Hiszpanów, to dzisiaj akurat sobie rano to sprawdzałem i nawet wrzuciłem na Twittera. Igor Angulo raz wyszedł w 11 atletiku Bilbao, w której znalazł się m.in. Asier Del Orno, Aitor Karanka, Carlos Gurpegi i Ismael Urzaiz to jest jeden z największych legend piłki w kraju Basków, a trenerem był Ernesto Valverde. Dani Suarez z kolei, obrońca górnika Zabrze, był prowadzony przez Zinedina Zidana w rezerwach Realu Madryt, tak więc da się znaleźć sporo takich wątków. A co ciekawe, w tym Realu Madryt występował także Dani Ramirez z EUKS-u. Dobrze, ale wracamy do głównego wątku. Pisząc pewien tekst dla Przeglądu Sportowego w marcu 2018 roku, ten tekst jest cały czas aktualny, tak więc polecam, myślę, że wrzucę w linku komentarz. Znalazłem taki mecz z maja 2016 roku na poziomie Segunda B, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Rezerwy Villarrealu wówczas ograły 2-0 do 0 drużynę, która nazywa się Pobla de Mafumet, kompletnie anonimowy klub. I teraz uwaga. Pierwszą bramkę dla rezerw Villarealu grających w trzeciej lice zdobył niejaki Fran Sol. Myślę, że część kibiców kojarzy to nazwisko. Z ławki w 74 minucie podniósł się Carlitos, a w środku pola tego Villarealu grał Rodri, czyli aktualny pomocnik Atletico. Przez ten Villareal wcześniej troszkę przewijali się Jaume Costa, Mario Gaspar, Alfonso Pedrasa na bramce był, Aitor Fernandez, obecny golkiper Levante, ale powiedzmy, że do brzegu. Fran Sol, czyli piłkarz, który w Hiszpanii występował głównie na poziomie segunda B, tam imponował skutecznością właśnie w rezerwach Villarealu. Czyli powiedzmy, no grał na poziomie Carlitosa, przeniósł się błyskawicznie do Eire Divizji, do drużyny Willem Tilburg, i tam w pierwszym sezonie 10 goli w 30 meczach, w drugim sezonie 16 goli i 6 asyst w 32 meczach, to są liczby z transfermarkt, w sezonie 2018-2019 13 goli w 17 spotkaniach, co zaowocowało z kolei transferem do Dynama Kijów. Fran Sol to był zawodnik, moim zdaniem, w zasięgu spokojnie polskich klubów. Takich przykładów znajdziemy zdecydowanie więcej, ponieważ kolejna ciekawostka, jeśli spojrzymy sobie na zawodników, którzy wygrywali klasyfikację króla strzelców w Segunda B, podkreślam, to jest trzeci poziom rozgrywek, <coughs> przepraszam, patrzymy na trzy ostatnie sezony: 2015-2016 Mariano Diaz, 25 goli, 2016-2017 Borja Iglesias. W, ramach, w barwach rezerw Celti Vigo, a dzisiaj to jest zawodnik Espaniolu, najlepszy piłkarz tej drużyny. Piłkarz przez niektórych wpychany do reprezentacji Hiszpanii, który no moim zdaniem na 100% trafi do Premier League. To jest po prostu przyszłość: Borja Iglesias. To nazwisko także warto zapamiętać. Piłkarz, który szedł z Segunda B do Segunda, gdzie występował w Realu Saragosa, tam imponował skutecznością. No i dostał awans wreszcie do tego Espaniolu. Królem strzelców z kolei ostatniego sezonu w Segunda B był niejaki Endy Gallina. Jego, który grał w Cornei i w Ekstremadurze, a dzisiaj występuje w Łesce, czyli w drużynie, jednak grającej w Primera División i bramki także zdobywa. Piłkarze grający na poziomie Segunda B w zdecydowanej większości są do wyjęcia przez kluby z polskiej ekstraklasy. Ja zdaję sobie sprawę, że stworzenie jakiegoś takiego trendu, takiej stuprocentowej mody, że każdy klub w ekstraklasie wyjąłby pięciu Hiszpanów, skończyłoby się katastrofą. To jest rzecz oczywista. Ten trend miał zapoczątkować Dani Quintana. On był pierwszym takim, powiedzmy, przedstawicielem tych niższych lig hiszpańskich, bo wcześniej byli Aroua Barrena czy Descarga, ale oni grywali głównie w Primera, natomiast Quintana grywał właśnie w Segunda bez tego, co pamiętam, a nawet niżej. I wybił się właśnie stamtąd do Jagiellonii. W Ekstraklasie pokazał, że tę ligę przerasta. Wybił się do lig egzotycznych, do Arabii Saudyjskiej, a teraz występuje, występował przynajmniej ostatnio w Karabachu. Tam akurat było mu trudniej. Z Kubą Rzeźniczakiem. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Tych piłkarzy trzeba odpowiednio selekcjonować. To znaczy, jeżeli wybierzemy jakąś masową grupę, to wiadomo, że, się, że nie każdy się sprawdzi. Jeżeli Wisła Krakowski, Koramirezem i Manuelem Hunką sięgała masowo po Hiszpanów, to też było oczywiste, że nie każdy odpali w taki sposób jak Carlitos czy jak Jesus Imas. Natomiast myślę, że tacy piłkarze jak Poliong czy Iwan Gonzalez przed kontuzją też pokazywali, że potrafią grać w piłkę? No, a byli w zasięgu Wisły Kraków, która, no, jak się później okazało, miała spore problemy finansowe. Manuel Hunko to jest postać kontrowersyjna, w te tematy nie chcę wchodzić, bo nie mam żadnych dowodów. Natomiast on kiedyś powiedział w wywiadzie, zresztą, który przeprowadzałem na moją stronę. Takie zdanie, które w pewien sposób obrazuje nam, dlaczego czasem bardziej warto ściągać piłkarza z Hiszpanii niż piłkarza z Polski. Dlaczego ja mam płacić za bartosza śpiączkę 200 tysięcy euro? Za sam transfer, a później dochodzi do tego pensja. Plus prowizja dla agenta, podczas gdy bardzo często, jeśli chodzi o hiszpańskich piłkarzy, wygląda to tak, że im się kończą kontrakty, ponieważ oni nie podpisują długich umów z tymi klubami z niższych lig, albo bywa i tak, że te kluby niekoniecznie im płacą i bez większego problemu tacy zawodnicy uwalniają się ze swoich klubów i są w stanie podpisać kontrakt po prostu z klubem z ekstraklasy. Wydaje mi się, że mniej więcej takim przykładem był Angel Garcia, czyli zawodnik, który w Hiszpanii występował m.in. w kulturalu Leonesa, a teraz trafił do Wisły Płock, natomiast takich transferów znajdziemy zdecydowanie więcej. Uważam, że Segunda B to jest najlepsza trzecia liga na świecie. T tak sądzę. Ciężko to oczywiście jakkolwiek miarodajnie ocenić. Natomiast spójrzmy sobie na coś takiego. Tam mamy cztery grupy. W grupie pierwszej w tym momencie prowadzi Fuenlabrada. Drugie miejsce zajmują rezerwy Atletico. Trzecie miejsce zajmują rezerwy Realu Madryt. Dwunaste rezerwy Realu Valladolid. 13 rezerwy Celty Vigo. Jedziemy dalej. Grupa druga. W drugiej, w drugiej grupie Segunda B szóste miejsce zajmują rezerwy Atletiku Bilbao. Dziewiąte Realu Sociedad. Do tego klubu za momencik wrócę. Grupa trzecia... Trzecie miejsce zajmują rezerwy Villarealu, piąte, druga drużyna Espaniolu, szóste, Barcelona B, dziesiąte, Levante B, osiemnaste, miejsce spadkowe, Valencia B. Co ciekawe, tutaj w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Walencja chciała ściągnąć do siebie i to nie jest plotka, bo, bo widziałem papiery po prostu, chciała ściągnąć Kamila Pestkę, czyli zawodnika, który Gra w reprezentacji młodzieżowej, który nie, nie przebił się teraz w Krakowie i poszedł na wypożyczenie do chrobrego Głogów. No jak wiadomo jest są tyle ciekawa, że Walencja przecież promuje chyba najlepiej na świecie lewych obrońców, bo to był Jordi Alba, Juan Bernat, José Luis Gaya, teraz Toni Lato. Natomiast pytanie, czy oni tego Peski nie widzieli na pozycji środkowego obrońcy, ale to tak mówię w ramach dygresji, w ramach ciekawostki. I ostatnia grupa, Segunda B, gdzie jedenaste miejsce w tabeli zajmują rezerwy Sevillii. A na dnie tabeli mamy rezerwy Granady, Malagi czy Almerii, no ale to już są kluby z niższych lig. Na co chciałbym zwrócić uwagę? W tych rezerwach bardzo często występują zawodnicy, którzy za moment dostają awans do Primera albo w swoim klubie, albo gdzieś obijają się o Segunda i trafiają do Primera. Jeśli chodzi o Real Sociedad B. Ta, to jest klub, który moim zdaniem w tym momencie najlepiej promuje wychowanków, zdecydowanie. To znaczy tam liczba wychowanków przede wszystkim jest imponująca. W tym sezonie, nie pamiętam dokładnie teraz liczby, niedawno komentowałem Real Sociedad, wybiło się chyba już z 10 piłkarzy. Plan jest taki, żeby 70% kadry stanowili wychowankowie, no i też piłkarze, którzy tam dostają szansę, ogrywają się w Segunda B, trafiają do Primera i dają radę, na tyle, że dosłownie po sezonie są w stanie przebić się do Realu Madryt. Patrz Alvaro Odriozola. W Atletiku ostatnio troszkę słabiej wygląda to promowanie wychowanków, w Barcelonie, no to wiadomo, to jest temat rzeka, kiedyś zresztą nagram o tym odcinek, natomiast generalnie chodzi mi o to, że w tej Segunda B jest tak dużo takiej czystej jakości piłkarskiej, nie tylko w tych wielkich klubach, że warto tam sięgać, ponieważ dla piłkarza, i o tym mówił Fran Sol, zawodnik z Eredivisji, ważne też jest to, że jeżeli występujesz sobie, powiedzmy, w takiej drugiej grupie, Segunda B, jesteś piłkarzem, dajmy na to klubu o nazwie Baracaldo. I jeździsz sobie na przykład zagrać mecz z Racingiem Santander, to jest wydarzenie, jeździsz zagrać z rezerwami Ralu Sociedad, to jest wydarzenie, no ale jeżeli już grasz powiedzmy z klubami o nazwach Leioa, Kalaorra, Tudelano, Arenas de Gecho czy Durango, no to nie czujesz się po prostu piłkarzem. I jeżeli masz występować na takim poziomie, gdzie mówię, poziom piłkarski jest bardzo wysoki, tylko chodzi mi o całą organizację, infrastrukturę, i tak dalej, to o ile nie grasz w klubie pod tytułem, powiedzmy, Cadiz czy Racing Santander, kiedyś Ayram Cabrera mi powiedział, że występując w ligowym Cadiz czuł się, jakby grał naprawdę w Primera, no bo tam jest gigantyczny potencjał kibicowski, ale jeśli grasz po prostu w takim klubiku, gdzieś na poziomie segunda B, to nie czujesz się piłkarzem. Często zdarza się tak, że ci zawodnicy także łączą grę w piłkę z pracą. No to jest oczywiście już inna kwestia, natomiast... Oni, kiedy otrzymują ofertę, powiedzmy z klubu jak Lech Jagdańsk, jak Piast Gliwice, jak Korona Kielce, już nie mówię o Legii Warszawa, no bo Legia powiedzmy nie chce się jakoś splamić transferami z Segunda B i Legia sięga zdecydowanie wyżej. Czy to jest dobre, to, to jest inna kwestia. Lech Poznań sięgnął akurat ostatnio po piłkarza z Segunda B Dioniego, który tam strzelał mnóstwo, mnóstwo goli, on się nie sprawdził, natomiast to jest też. Przypadek potwierdzający, wyjątek potwierdzający te regułę, że po prostu piłkarze trzeba dobrze wyselekcjonować. ale ma permanentne problemy z selekcjonowaniem piłkarzy z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek rynku. Więc to, że nie sprawdził się tam Dioni, to o niczym tak naprawdę nie świadczy. Ale taki chłopak grający w Tudelano, przenoszący się na przykład do Krakowi, czuje po prostu, że jest piłkarzem. To znaczy, to jest inna liga, inne opakowanie, są kibice. Wiadomo, że. No właśnie, to, to jest o tyle ciekawe, że teoretycznie tym Hiszpanom powinno być tutaj trudniej, a okazuje się, że im paradoksalnie jest łatwiej, dlatego że w Segunda i Segunda B, poza jakością piłkarską, mamy też taką czystą rąbankę. To znaczy, kiedy schodzą tam powiedzmy te gwiazdeczki z Realu czy z Barcelony, typu tam Ricky Puig i tak dalej, czy piłkarze, którzy później wybiją się gdzieś w primera, to oni nie mają łatwo i oni też opowiadają w wywiadach, o tym chyba mówił Denis Suarez, że kiedy po raz pierwszy przyjął piłkę gdzieś na poziomie trzeciej ligi, to od razu usłyszał od przeciwnika: Słuchajcie, ja za moment złamie nogę. Więc tak jak to wygląda w polskim futbolu, tak też jest oczywiście w hiszpańskim. Więc ci goście dostają także poza no, jakością piłkarską związaną z wyszkoleniem, często w wielkim klubie, Jorge Felix z Stagliwice jest na przykład wychowankiem Atletico Madryt w ramach ciekawostki, to jeszcze dostają taką szkołę życia w postaci takiej czystej walki w tych niższych ligach, przez co łatwiej im jest yy, grać w ekstraklasie. Dla mnie, bo mówię, ja jestem fanem Carlitosa, to, to bez dwóch zdań, natomiast moim zdaniem, genialnym piłkarzem, jak na warunki ekstraklasy, jest Ayram Cabrera. I mnie szczerze mówiąc, szokowało, że żaden klub z polskiej ligi nie sięgnął po tego piłkarza, gdy on odszedł z korony. On trafił na Cypr, później wylądował w Duże, w której występował swoją drogą ten Enrique Gajego, czyli król strzelców segunda bez poprzedniego sezonu. A dlaczego nie wziął go wtedy żaden klub z ekstraklasy? Przecież dzisiaj widać na podstawie tego poprzedniego okresu w Koronie, a także na podstawie aktualnego w Krakowi, że Cabrera to jest po prostu mega kozak. Ja pamiętam, robiłem z nim kiedyś wywiad w Kielcach, kiedy już zaczynał wybijać się w Koronie, i powiem Wam szczerze, że rozmawiałem z piłkarzem przed 30 i miałem takie wrażenie, jakbym gadał z trenerem. Autentycznie, to znaczy jakieś ciekawe wnioski, czytanie gry, w ogóle na kompletnie innym poziomie. Cabrera jest piłkarzem, który może nie zawsze będzie notował jakieś fenomenalne te liczby typu gole czy asysty, natomiast jeśli ogląda się jakiś mecz Krakowi czy wcześniej Korony, warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza z trybun, ale nie każdy ma taką możliwość, to warto podglądać akurat tego piłkarza pod kątem tego jak on się porusza po boisku, bo moim zdaniem akurat to teraz nie dotyczy Krakowi, bo Krakowie jest super zorganizowanym zespołem, ale często tacy piłkarze w polskiej lidze, ja pod tym kątem obawiałem się oborche w Miedzi Legnica, mają taki problem, że oni mogą za szybko myśleć dla polskich piłkarzy, to znaczy oni mogą sobie w głowie zaprojektować jakiś plan, że ja zagram do tego, ten zagra do tamtego, no a okaże się, że tamten źle przyjmie piłkę no i, i, i tak to wszystko się kończy, natomiast jeśli chodzi o jakieś takie ustawianie się na boisku, przewidywanie, poruszanie się między liniami, to dla mnie Ayram Cabrera jest przepiłkarzem i pod tym względem moim zdaniem jest nawet lepszy od Carlitosa, natomiast Carlitos to mówię, to jest też Czysta jakość piłkarska. Dlatego podsumowując, jeśli mówimy o tym, że ktoś zabiera miejsce młodym piłkarzom, no to mamy przykład Górnika Zabrze, który promuje, wiadomo, z biedy i z różnych tam kwestii młodych polskich piłkarzy masowo, a okazuje się, że jest miejsce dla Daniego Suareza, dla Jimeneza, który teraz dał zwycięstwo, dla Igora Angulo. I tutaj, tak w ramach ciekawostki, ten temat kiedyś poruszaliśmy w misji Football. Pamiętacie pewnie gdzieś przed rokiem? Pojawiła się taka fala spekulacji, że Igor Angulo mógłby wrócić do Hiszpanii, żeby grać w atletiku, żeby nie pomylić tutaj żadnych faktów. Igor Angulo to jest zawodnik z rocznika 84 ze stycznia, czyli piłkarz jednak 35-letni, dość wiekowy i pojawiałoby się takie pytanie, jak to możliwe i jakim cudem ten, ten gość miałby trafić do Primera División, ale tutaj muszę Wam potwierdzić, że tak, był taki temat, to znaczy atletik który miał wtedy problemy z napastnikami, no i w sumie cały czas ma. Kiedy kontuzjowany był Arits Aduris, skontaktował się z ludźmi pracującymi w polskiej piłce w kontekście ewentualnego zatrudnienia Igora Angulo. Atletik jest klubem bardzo bogatym, Atletik jest klubem, który za sprawą takich transferów jak m.in. innymi Kepa ostatnio czy wcześniej Javi Martinez, zbudował sobie poduszkę w wysokości 76 milionów euro na trudne czasy, no a wiadomo, że jeśli Igor Angulo opuściłby Zabrze, no to odszedłby dla z perspektywy takiego atletiku po prostu za totalne grosze, za frytki. No i wiadomo, że wróciłby do klubu, którego jest wychowankiem, natomiast ostatecznie... Władze Atletiku doszły do wniosku, że taki transfer nie ma sensu, być może ze względu na różnicę między ligami, być może ze względu na wiek. Natomiast taki transfer to nie był jedynie fakt medialny, tylko rzeczywiście zainteresowanie się pojawiło. Tak więc kończąc ten temat, moim zdaniem, jeżeli polskie kluby gdziekolwiek mają sięgać po obcokrajowców, no to wiadomo, takie rynki jak Słowacja, Czechy i tak dalej mamy rozpracowane. Natomiast myślę, że Hiszpania cały czas pozostaje rynkiem niedocenianym. A rozmawialiśmy też z Waldemarem Fornalikiem przy okazji sekcji piłkarskiej na Sport.pl, no i on potwierdził to, o czym ja sądziłem, też o tym mówił Michał Probierz chociażby. Ci ludzie są po prostu świetni do pracy, to znaczy oni nie narzekają to nie jest nacja, która jakoś baluje o tyle, że po prostu popłynie w ten sposób, że, że ktoś będzie miał problem z alkoholem czy coś w tym stylu. Oczywiście, oni są radośni, oni są weseli, natomiast to imprezowanie przebiega zupełnie inaczej, no i oni przede wszystkim są super piłkarzami i wcale nie muszą być wyszkoleni w wielkim klubie, chociaż mówię, akurat w Ekstraklasie mamy wielu zawodników wyszkolonych w klubach no, gigantycznych, Atletico, Real, między innymi Celta, no, to mniej gigantycznych, czy grających w rezerwach Realu. Więc, no, wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie najlepszy rynek, do którego warto sięgać, natomiast warto też mieć jakieś rozeznanie i niekoniecznie działać na takiej zasadzie, jak, jaką mieliśmy w ekstraklasie pod eksplozji Maora Meliksona. Wtedy mnóstwo klubów zaczęło sięgać po piłkarzy z Izraela, a tak naprawdę mało kto się sprawdził. Sprawdził się wspomniany Melikson, który był, no, genialny, a także ewentualnie Dudu Beaton, także w wiśle Kraków, natomiast Mówię, jeżeli mamy jednego Carlitosa, to nie znaczy, że każdy takiego Carlitosa nagle będzie miał, natomiast tak kończąc już, jeżeli kiedyś będziecie mieli czas, to sprawdźcie sobie jakiś losowy klub w Primera Division, na przykład Zirone. myślę, że ona jest dobrym przykładem, ale nie tylko, bo teraz akurat w Primera mamy na przykład wielu napastników, którzy strzelali ostatnio gole w niższych ligach: Jaime Mata, Enrique Gaiego, Raúl de Tomas. Także, no i tak dalej, i tak dalej, Sergi Guardiola. Natomiast jeśli spojrzycie sobie na to, skąd wywodzą się ci poszczególni piłkarze, gdzie grali w ostatnich sezonach, Jose Luis Morales na przykład z Levante, to często okazuje się, że to są piłkarze wyjęci za totalne grosze z klubu z Segunda, z klubu z Segunda B, dla których ten przeskok okazał się po prostu bardzo łatwy. I słuchajcie, no prawda jest taka, że gdyby... W zasadzie trudno, trudno cokolwiek przewidywać, natomiast gdyby polskie kluby były szybsze, to wcale nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiaj na przykład w Ekstraklasie występował Jose Luis Morales, Alex Granel z Girony i tak dalej. Znajdziemy multum takich przykładów. Kwestia jest taka, żeby odpowiednio się wepchnąć albo ten wspomniany Fransol z Dynamakiów. Trzeba mieć dobre rozeznanie, warto mieć po prostu dobre kontakty także na tym rynku. Wisła to wykorzystała ze sprawą Kiko Ramireza, natomiast moim zdaniem jest to rynek którego nie można wrzucać do tego jednego wielkiego wora pod tytułem Obcokrajowcy szkodzą ekstraklasie: jak najmniej obcokrajowców wystawiajmy 11 Polaków. Nie, myślę, że Górnik zabrze i teraz Krakowia także jest najlepszym przykładem, że tych Hiszpanów można świetnie wkomponować i że jeśli chodzi o obcokrajowców, dla mnie to jest absolutnie najlepsza nacja pod kątem ewentualnego transferu do ekstraklasy. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat i mówię, warto sobie czasem prześledzić po prostu pochodzenie poszczególnych hiszpańskich piłkarzy, nie tylko tych z Ekstraklasy, ale także gwiazd Primera División. Dzięki!